To znaczy sieć badawcza, ten instytut, PORT, jest podzielony na pion badawczy i pion wsparcia. Jak to nam potem zasugerowano, to jest to, co pracuje, co wyrabia zyski, a to jest to, co jest tłuszczem i trzeba to odchudzać. No, od razu dobrze się robi, jak jesteś nazywany tłuszczem do spalania. Bardzo jakby prawo pracy przewiduje bardzo wiele możliwości represjonowania związków zawodowych, począwszy od fikcyjnej reorganizacji, jeszcze wcześniej na umowach na czas określony nie było konieczności uzasadniania przyczyny zwolnienia na piśmie, więc ja na przykład nie dostałem żadnego uzasadnienia. Teraz już się to zmieniło na szczęście od zeszłego roku. Witam Was serdecznie, szanowne osoby. Dzisiaj jest z nami Michał Gocałek, który jest prawnikiem, jest członkiem Razem, ma piękną koszulkę z napisem Obywatel i z którym nie będziemy dzisiaj rozmawiać o Razem, bo to nudne. Co będziemy tak o Razem rozmawiać? Zamiast tego porozmawiamy o związkach zawodowych, bo piszecie listy, pytacie, no to trzeba znaleźć kogoś, kto jakieś doświadczenie ze związkami zawodowymi ma, a także z byciem zwalnianym za zakładanie związku zawodowego. Więc jest z nami Michał. No i tak, czy mógłbyś Cześć. Pokrótce, na dzień dobry, powiedzieć, jak to było z twoją przygodą z portem i żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. No, zatrudniono mnie, tak jakby to powiedzieć. Rekrutacja odbyła się całkiem normalnie. Odpowiedziałem na jakieś pytania, stratygraty. I no, zadzwoniono do mnie i z takim pytaniem, czy mógłby pan, czy chciałby pan być zatrudniony? Ja mówię, no tak, jasne. Dopiero co wyszedłem od was, fajnie, że dzwonicie. No, 15 minut po rozmowie rekrutacyjnej, ale takie pytanie, zaczęło się już takie kręcenie. To jest Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz, więc Państwowy Instytut Badawczy, należący do sieci Łukasiewicza. Ale czy mógłby pan najpierw być zatrudnionym na podstawie zlecenia? Ja tak, skończył mi się kontrakt, bo no, tak jak powiedziałeś, jestem prawnikiem, byłem zatrudniony w kancelarii adwokackiej i powiedziałem, no mam działalność, bo rozliczałem się z poprzednim pracodawcą na podstawie B2B i może to w ten sposób wyglądać. Potem okazało się, że no, to nie był przypadek, tylko to był element jednego z wielu, wielu problemów w sieci badawczej Łukasiewicz Port. No, akurat ktoś nie przedłużył im, to znaczy nie zadbali o to, żeby przedłużyć umowę na usługi medycyny pracy. Czyli żeby mnie zatrudnić, musieliby zrobić zakup awaryjny poza zamówieniami publicznymi, musieliby przeprowadzić pełną jakąś procedurę wyłaniania ofert i dopiero mnie zatrudnić, a dział, który się tym zajmował, czyli dział HR-u, miał, no już mu się paliło pod dupą, bo no, nie mieli obsługi medycyny pracy. Więc powiedzieli mi, no dobra, to będzie to B2B. No ja się zgodziłem. Ale w tej chwili mam już ustalony stosunek pracy wyrokiem, bo jak mnie zwolniono, to od razu sobie ustaliłem, że chcę mieć pełne zatrudnienie, żeby wliczało mi się do stażu pracy. No i tak zaczęła się moja przygoda w porcie od sieciówki. Czyli generalnie rzecz biorąc, de facto publiczna instytucja daje przykład wszystkim, mówiąc, a po co zatrudniać ludzi na umowę o pracę, skoro u nas, skoro można zlecenie, szczególnie jak mamy bałagan i nie ogarniamy tak naprawdę podstawowych rzeczy. Dobrze to czytam? No tak, tak. I ty zostajesz zatrudniony nie jako szeregowy pracownik, nie jako pracownik badawczy, tylko w jakiej roli dokładnie? To znaczy sieć badawcza, ten instytut,
port jest podzielony na pion badawczy i pion wsparcia. Jak to nam potem zasugerowano, to jest to, co pracuje, co wyrabia zyski, a to jest to, co jest tłuszczem i trzeba to odchudzać. No, od razu dobrze się robi, jak jesteś nazywany tłuszczem do spalania. Więc tak, ja byłem raczej pracownikiem właśnie pionu wsparcia, bo pracowałem w biurze dyrektora instytutu. Moją przełożoną była dyrektorka biura dyrektora, bo po co nazywać to inaczej? Jakby. Dyrektorka biura Tak, bo był dyrektor instytutu i byli pod nim dyrektorzy różnych działów, departamentów, biur. Dobra. Czyli już takie struktury, które ktoś, weźcie to jakoś nazwijcie i tyle, mamy to gdzieś, tak? Tak, bo kiedyś to wyglądało inaczej, bo kiedyś to była spółka EIT Plus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością chyba. I wtedy był prezes, tak? A potem jak usunięto prezesa, no to ustawowo narzucono nazwę dyrektor instytutu, ale już te pozostałe nazwy zostały stare. Więc tak podejrzewam, że tak mogło zostać z przeszłości. Kumam, no dobra, ale to ty jakby zacząłeś pracę w tym dziale, który trzeba odchudzać, bo jest tłuszczem. I jak szybko od tego punktu przyszedłeś do tego, żeby siać myśl rewolucyjną i organizować związek zawodowy? No, to znaczy ja tak jakby ja nie kryłem się jakoś z poglądami, ale nie od razu mówiłem o tym, żeby zakładać związki. Jakby ja już wcześniej działałem w związku. Nie będę podawał nazwy. I jakby zatrudniałem się na etat z dwóch powodów. Pierwszy to, żeby zdać egzamin zawodowy i dostać urlop szkoleniowy miesięczny płatny 80%. Drugie, żeby założyć związek zawodowy, bo chcę zobaczyć, jak to funkcjonuje w rzeczywistości. Czy da się to zrobić, jak to działa, czy nawet jeśli kiedyś opuszczę to miejsce pracy, no to chciałbym, że możliwe będzie zostawienie tego w dobrych rękach. No, chciałem być tym inicjatorem. I najpierw tak rozpytywałem ludzi, no bo jak zaczynasz pracę, to ludzie raczej od razu mówią ci, no wiesz, tutaj są dość duże problemy, tak? I pierwsze co, nie czytałeś opinii na GoWorku? A ja tak, nie. I miałem takie, no dobra, to wchodzę na GoWorka i tak widzę, o dobra, to trafiłem na kopalnię złota pod względem związkowym, no bo ludzie tutaj, to znaczy ludzie tam byli bardzo niezadowoleni. Z tego co wiem, już nikt z osób, które wtedy miały chęć przynależności do związku nie pracuje, więc też no, nikogo nie wkopuje, bo to też nie o to chodzi. Tak. Więc zacząłem gadać z ludźmi, a co ci się nie podoba, a coś tam, no to pierwszy osoba, która mnie wdrażała i która opuszczała to miejsce pracy, mówi, no, że spotkał się z mobbingiem, spotkał się z dyskryminacją, nie został, jakby on zdał egzamin zawodowy i nie pozwolono mu zostać w tej sieci badawczej Łukasiewicz. Na stanowisku no, związanym z wykonywanym zawodem, więc no tak, a z kolei innej osobie ale pozwolono... Ale nie pozwolono zostać ze względu na co? Na potencjalny wzrost zarobków związany nie, z badawcami, jakby... czy... Po prostu nie chciano tej osoby, chciano się jej pozbyć i nie pozwolono jej po prostu kontynuować zatrudnienia. Jakby nie stworzono jej tej ścieżki, mu tej ścieżki awansu. Więc on mi opowiedział, że no uważaj tutaj, bo nie wszystkim można ufać, ludzie są dwulicowi, uważaj komu co mówisz. Więc też u mnie się zapaliła taka lampka, no trzeba ostrożnie. No ale
jakby życie toczyło się dalej, tak? Ja robiłem swoje, no bo wiadomo, najpierw jest umowa na czas, na okres próbny, więc nie ma co fikać, inicjować czegoś, co może zostać pogrzebane dosłownie jednym podpisem i tak naprawdę, albo po prostu mogą przeczekać umowę, bo to do 3 miesięcy. I no jakby pierwsze działania, takie jakieś, albo wyjścia na piwo z ludźmi, takie inicjowane, no to coś koło września. Zacząłem pracę, koniec września, początek października, a zacząłem pracę w połowie sierpnia, więc po 1,5 miesiąca wiedziałem, że no, już tutaj trochę to dojrzało i należy tak porozpytywać się o osób, które mogłyby być chętne i które też no, wyrażają jawne, co ważne, niezadowolenie. No bo to, że ktoś mówi mi tak między sobą, o, nie jest fajnie, no to jeszcze nie jest oznaka tego, że jest niezadowolenie. Jak tylko musi być taki prawie że jawny bunt, ale taki jeszcze ludzie no, po prostu też się boją, bo mają, wiadomo, dzieci, kredyty, więc trzeba patrzeć na to, jaką ludzie mają sytuację taką rodzinno-finansową. Ale to mówisz o ludziach, którzy są jakby... Kiedy mówisz o jakby jawnym buncie, czy mówisz o ludziach, którzy na przykład stawiają się, powiedzmy, jakby dyrekcji, kierownictwu, mówią, że coś im się nie podoba, to znaczy, czy... które są takie odrobinę pyskate, odrobinę tak wiedzą, gdzie mogą chcieć postawić granice, składają na przykład wnioski o podwyżki. Takie rzeczy, takie no i wyrażają w jakiś instytucjonalny sposób niezadowolenie ze swojej sytuacji płacowej, no bo to głównie o to chodzi. No dobra, ale domyślam się, że rozmowa z takimi ludźmi to dalej nie jest od początku, ej mordo, czy chcesz założyć związek zawodowy, tylko raczej rozmawiasz o problemach, jakich doświadczają i o narzędziach no. Właśnie. Jaki pomysł stoi za samym, wiesz, za tymi pierwszymi krokami, nie? Co ty próbujesz zrobić, jak to widziałeś? No, powiem tak. Była osoba, która pracowała razem ze mną w biurze dyrektora i miała dzieciaka. To był akurat okres covidowy, więc tam było to zwolnienie na dziecko, można było sobie brać, a ona mówi, no to ja będę nosiła ten komputer i jak dziecko będzie się czuło dobrze, to będę siadać do komputera i robić swoją robotę, a jak nie to może wezmę home office, a ja, czy tam to zwolnienie. A ja mówię tam dziewczyno, chociaż ona była odrobinę starsza ode mnie, że nie ma co brać komputera, jak już wiesz, że nie masz, że twoje dziecko jest chore, to poświęć mu czas, weź to zwolnienie na dziecko i tak naprawdę no, nie oddawaj pracodawcy więcej niż musisz, tak? Czyli troszeczkę... Trzeba, powiedzmy, zasiać takie ziarno tego niezadowolenia. To też jest ważne, żeby... No, ja jako prawnik zajmujący się prawem pracy, no po prostu miałem możliwość tak dorzucać, jakie macie prawa. Pamiętajcie o tym, macie swoje prawa, macie obowiązki, na przykład pracodawca ma obowiązki. Pracodawca nie może tak sobie z czapy w ciągu jednego dnia zmienić wam regulaminu, a co było takie no, to dość mocno komentowane, bo zarządzeniem wprowadzono zmianę regulaminu, tam jakiejś regulacji dotyczącej obecności w pracy, że jakaś tam grupa zawodowa nie mogła chodzić na home office tak często, jak chciała i jak korzystała wcześniej. Okay. I w ciągu jednego dnia jej to zmieniono i
i weryfikowano, tak. No, zresztą wysłałem ci mój pozew, tam to jest opisane. Co ciekawe, wykazując ten konflikt między pracodawcą a prawnikami, no doprowadziłem do tego, że prawnicy powiedzieli, sorry, my jesteśmy w konflikcie, musimy się wyłączyć i pracodawca musiał zatrudnić zewnętrzną kancelarię, która z kolei nie zna organizacji pracy i musieli polegać no, w zasadzie wyłącznie na tym, jak co zostało tej zewnętrznej kancelarii powiedziane, a jest to no, na korzyść pracownika tak naprawdę. Mhm. A jakby ja tak przewijam sobie na drugim ekranie też troszeczkę właśnie pozew, bo zaraz to przejdziemy do pozwu, tylko żeby nasi widzowie wiedzieli, jakby skąd w ogóle pozew, jak do niego dojechaliśmy. No dobrze, więc generalnie rozumiem, że czy ty doszedłeś do tego punktu, w którym faktycznie zaczęliście przygotowywać to formalne podłoże pod zbudowanie związku, czy nie udało ci się do tego punktu dojechać? To znaczy, żeby w Polsce założyć zakładową komisję związkową, potrzebne jest 10 osób. Jest to o tyle problematyczne, no, że założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jest jedna osoba. Założenie tak naprawdę działalności gospodarczej to jest jedna osoba. A tutaj są ogromne wymogi, tak naprawdę ilościowe, które nie są niczym uzasadnione. Czemu 10 osób, czemu nie 5, czemu nie 3, czemu nie 7? Jakby no tutaj to jest dość zaporowe, bo to musi być 10 osób, które sobie ufa, które jest w stanie zachować poufność i jest w stanie no, dowieść to, że zostaną podjęte określone czynności, czyli zostanie podjęta uchwała o założeniu związku, zostanie to wysłane do centrali, zostaną no, zrealizowane te wszystkie formalności, których my no, nie zrealizowaliśmy, bo tak w sumie jak sobie ostatnio liczyłem, to 9 osób i dwie kolejne wyrażały wstępną chęć gdzieś, więc jakby ja zbierałem te osoby i czynności zmierzające do realnego założenia związku zawodowego były, ale formalnie nie zostało to założone. Okej. Okay. Powiedziałeś o zaufaniu i poufności. Co masz przez to na myśli? To znaczy, chodzi o to, że trzeba tym zaskoczyć pracodawcę? Jak to rozumieć? Tak. Z jednej strony no, pracodawca nie powinien przetwarzać danych osobowych dotyczących przynależności związkowej i nie powinien wiedzieć o tym, że ktoś zakłada działalność związkową, komisję związkową, bo może zacząć się polowanie na czarownicę. Polowanie na czarownicę jest o tyle proste, że każdy popełnia błędy. Jakbym zreferował ci uzasadnienie mojego wyroku, to tam było. Moja przełożona wprost powiedziała, Michał popełniał błędy, wszyscy popełnialiśmy błędy, ale nie były to błędy, które warunkowały to, żeby nadawał się do zwolnienia. Okej, okay. Czyli generalnie... Rzecz biorąc... Ludzie muszą sobie ufać, bo ludzie się boją. Ludzie boją się represji. Ludzie boją się tego, że pracodawca z czapy zwolni ich za to, że wyrazili chęć, poparcie, czy w ogóle jakieś niezadowolenie w momencie, kiedy pojawia się cień możliwości założenia związku zawodowego. Mhm. No dobra, no ale to w takie... To w ogóle jest taki aspekt jakby całej kwestii związkowej, który brzmi strasznie ponuro i przygnębiająco. To znaczy, wiesz, kiedy mówisz ludzie się boją, kiedy mówisz, że trzeba zrobić wszystko po tajności, to brzmi jak rzecz, która na pierwszy, tak w pierwszym rzucie przeciętną osobę, która czuje się niezadowolona z pracy, niezadowolona z warunków pracy u siebie i mogłaby chcieć podjąć jakby działania w tym kierunku, to wiesz, uderza z buta stresem i ja nie dziwię się, jeżeli komuś się pojawia w takiej sytuacji myśl, a może lepiej tego nie robić. A po chuj mi to, no. No i... właśnie pytanie, mogę przyklejać? Tak, czy spokojnie. Okej.
Więc no tak, ludzie, to znaczy no osoby, które chciały tam dołączyć do związku zawodowego, to byli milenialsi. Ja jestem no rocznik 93, byłem tam albo najmłodszy, albo drugi najmłodszy. Wszyscy mieli tak, dzieci, kredyty, żony, wiesz, zawsze jakieś zobowiązania, które kotwiczą cię w takim, że nie będę się narażał, bo po co mi to? Jakby już sam model tego, jak funkcjonują niektóre zakłady pracy, czyli że co prawda zatrudnimy cię, ale na podwyżkę nie masz co liczyć, wykształciły taki model działania, że ludzie, żeby dostać podwyżkę, po prostu zmieniają pracę, bo nie zmieniają pracy jako tego, jak funkcjonuje ich zakład pracy, tylko dosłownie zmieniają pracę, zmieniają pracodawcę. I biorą kredyt, tak. No ale wiesz, jakby za każdym razem, kiedy właśnie u mnie toczy się rozmowa o związkach zawodowych, to pojawia się ta jedna magiczna osoba, która uważa, że to jest ten domyślny, pożądany stan rzeczy i że w sumie, skoro jest taka opcja, żebyś zmienił pracę, to po co się bawić w jakieś związki zawodowe? No i czy masz jakąś odpowiedź na to, nie? Bo ja mam wrażenie, że to jest w ogóle strasznie indywidualistyczne i strasznie takie defetystyczne podejście. Pod tytułem nigdy nie będzie lepiej, więc trzeba w kółko uciekać, w kółko coś zmieniać. Ale jestem ciekaw twojego ujęcia tematu. Czyli po co to robić, po co nie zmieniać miejsca pracy? Bo często to miejsce pracy, w którym jesteś, jakby nie żyjemy tylko w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście na Śląsku, ale żyjemy też w mniejszych miejscowościach, jakby gdzie możliwości zmiany pracy nie są tak duże. Jakby to jest bardzo takie, o, zmień pracę, bo możesz. Możesz, tak? Jak mieszkasz w dużym mieście. A jakby mieszkasz w mniejszym mieście, albo specjalnie szukałeś miejsca pracy, które jest blisko przedszkola twojego dzieciaka, blisko twojego domu, bo chcesz żyć w czymś typu 15-minutowe miasto, to nagle pojawia się problem, tak? Mhm. Bo ludzie chcą mieć tę pracę, chcą mieć blisko do pracy, chcą mieć blisko dzieciaka, blisko, nie wiem, jakieś to, czym się zajmują, nie wiem, niech to będzie rada osiedla, tak? Jak chcą być zaangażowani. A mówienie takie, o, zmień pracę, no super, mordo, to spoko, jest to jakaś opcja, nie dla mnie, nie jest to coś po prostu, w co wierzę i nie wiem, zamknij mordę, tak? Nie podoba ci się, to nie musisz należeć do związku. No. A to, co mnie bardzo zastanawia w ogóle w kwestii związków zawodowych, to jaką faktyczną ochronę one w ogóle dają pracownikom? To znaczy, co one mogą dać? Po co w takim razie do takiego związku w ogóle warto wstępować, nie? No to przede wszystkim związki zawodowe mogą wpływać na to, jak kształtowana jest polityka wynagrodzeń. Mogą rozpoczynać spory zbiorowe, czyli zgłaszać żądanie o to, żeby były podwyżki. Możesz to robić samodzielnie. Raz ci wyjdzie, raz ci nie wyjdzie. Czasem dostaniesz wyższą podwyżkę niż kolega, czasem niższą. Tak naprawdę, jeśli ci się nie podoba, idź do sądu. Może za 3 lata uda ci się coś wygrać. Pewnie w międzyczasie zmienisz miejsce pracy, bo pracodawca cię dojedzie. Związek zawodowy jest po to, żeby móc w sposób kolektywny, to jest prawo koalicji, wolność związkowa, wysuwania żądań dotyczących warunków pracy i płacy. To też jest możliwość zasiadania w na przykład komisji socjalnej, która rozdziela środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To jest mnóstwo takich dupereli, na które tak naprawdę bardzo często nie zwraca się uwagi,
opiniowania tego, czy dana osoba powinna być zwolniona, bo pracodawca wtedy nie może zwolnić sobie od tak, tylko musi zasięgnąć opinii związku zawodowego. A jeśli ta osoba jest, nie wiem, kobietą w ciąży, to musi uzyskać zgodę związku zawodowego. Jeśli ta osoba jest pracownikiem inaczej chronionym, typu właśnie związkowiec, który jest objęty uchwałą tam komisji, organizacji, to musi być zgoda na każde zwolnienie, każdą zmianę warunków. No, jakby to jest profit za bycie zaangażowanym. Benefit, nazwijmy to, żeby ludzie z korporacji zrozumieli. A bardzo często, jeżeli możesz jeszcze też wyjaśnić te różnice, ludzie, spotkałem się już z tym więcej niż raz, dlatego warto to zaznaczyć. A czy mógłbyś powiedzieć, na czym polega różnica między związkiem zawodowym a Radą Pracowników? Nie, jakby Rada Pracowników nie ma tych samych praw. Ma część jakby nie zajmuje się tym zwykle zawodowo, bo jest to bardzo taka niszowa. Czekaj chwilę. Na chwilę się wycisza. To jesteśmy, to wróciliśmy. Pod innym kawałkiem ściany jesteśmy teraz. Tak, inny kolor. Niezauważalnie inny. Kolor jest prawie ten sam. Nie, generalnie pytałem się o rady pracownicze tylko głównie dlatego, że moje rozumienie jest takie, że rady pracownicze przede wszystkim nie są w stanie w większości rzeczy, które związki zawodowe robić i często funkcjonują jako tak naprawdę organ, który ma potwierdzać decyzje firmy, nie mając jednocześnie za dużej sprawczości. I byłem ciekaw, czy to jest jakby twoje rozumienie, czy moje rozumienie jest okej w tym kontekście? No, powiem tak, ja w porcie miałem do czynienia z przedstawicielami pracowników, bo oni są tam potrzebni właśnie do jakichś rzeczy typu opiniowanie, typu takie rzeczy, że związki mogą się zajmować, to oni po prostu nie mogą. Ani nie opiniują, ani nie zwolnień, ani nie wyrażają żadnych zgód, nie mają prawa negocjować i żądać podwyżek. No, to jest po prostu jakiś wiem, że jakaś moja znajoma ma radę pracowniczą w zakładzie, ale no też nie jest z tego zadowolona. Chciała, z tego co pamiętam, założyć związek, ale nie znalazła 10 osób i potem zmieniła robotę chyba, więc temat upadł. No okej, okay. No to w takim razie porozmawiajmy o twoich planach i o tym, dlaczego się ucięły. Znaczy, tak jak powiedziałeś, rozumiem, że w pierwszej kolejności, żeby w ogóle zbudować jakby podwaliny pod związek, to szukałeś ludzi, których problemami można się zaopiekować i o których problemach można porozmawiać, tak? To znaczy, no ja akurat trafiłem w takie miejsce, że gdzie nie rzucisz kamieniem, tam problem znajdziesz, tak? Tylko nie wszyscy byli na tyle niezadowoleni, żeby chcieć rozwiązywać swoje problemy przez założenie związku zawodowego. Ja też o inicjatywie w pewnym momencie zacząłem mówić wprost u siebie w dziale, zachęcać osoby, no bo były to osoby najbliższe mi i też wiedziałem, że jakaś ta relacja, którą mamy, polegająca właśnie na zaufaniu, będzie oznaczała, że oni nie ujawnią takich informacji. No niestety była wśród tych osób też moja przełożona, która jak ja jej powiedziałem, powiedzmy w zespole w październiku, że będę zakładał te związki i zmierzam do tego, to jak zobaczyła, że jest realna możliwość założenia związków zawodowych, to po prostu ujawniła tę informację dyrektorowi Andrzejowi Dybczyńskiemu, który podjął decyzję o zwolnieniu mnie. Dokładnie w tym momencie przerwał spotkanie i wydał polecenie pracownikom HR, żeby wręczyły mi wypowiedzenie.
I tak to się wydarzyło. Miało to miejsce w lutym, więc od października do lutego trochę czasu minęło. Ja w tym czasie oczywiście prowadziłem, wykonywałem różne czynności, które zmierzały do założenia tego związku. Mhm. Edukowałem na temat tego, że na przykład nie wszystkie osoby będą w ogóle musiały się ujawniać przede wszystkim. Ludzie tego się boją, że jak dołączą do związku, to pracodawca będzie wiedział, że oni należą do związku. Mhm. No a tak nie jest. Wskazuje się uchwałą, kto jakby związek zawodowy i pracodawca to są dwa odrębne podmioty, które działają w zakładzie pracy. Mhm. Zakład pracy to jest ta część wspólna, gdzie są pracodawcy, pracodawca, pracownicy i związek. I ujawniany jest tylko ten, których związek chce ujawnić i zwykle ta osoba po prostu dostaje od razu tą ochronę związkową, o której ostatnio się trochę mówiło, bo ludzie zaczęli być przywracani do pracy na podstawie tej reformy, która została przeforsowana jeszcze za poprzedniej kadencji. Okej. A czy w takim razie pracownicy, którzy pozostają anonimowi, też są objęci ochroną, czy jak to wygląda w ich przypadku? To znaczy, tak jak powiedziałem, nie można dyskryminować za przynależność związkową. Jeśli jesteś dyskryminowany ze względu na przynależność związkową lub czynności wobec siebie zostały podjęte właśnie z tego względu, no to masz prawo żądać przywrócenia do pracy, tak? Mhm. Tylko nie podlegasz takiej samej ochronie, jak właśnie kobieta w ciąży, czy związkowiec objęty tą uchwałą, ale twoje roszczenie o przywrócenie też jest jakby na prawie. To znaczy, jest na prawie, oparte na prawie. I to oznacza, że jest ta ochrona, ona jest mniejsza, niestety mamy w Polsce bardzo wolne sądy, które nie gwarantują tego, że osoby, które nie są objęte tą ochroną szczególną, będą przywracane szybko. To niestety jeszcze nie działa. Nie ma, tak jak w sprawach karnych, sądów 24-godzinnych, tylko w moim przypadku sprawa o odszkodowanie, bo nie mogłem zostać przywrócony ze względu na rodzaj umowy, jaki mnie łączył, to było pełne dwa lata na pierwszą instancję. Okej, czyli generalnie rzecz biorąc, ty dostałeś z marszu wypowiedzenie, jak się okazało, że wierchuszka twojej organizacji dowiedziała się, że istnieje potencjał, że założysz związek zawodowy. I ty od tego czasu pracowałeś się z nimi dwa lata, tak? Tak. I z tego, co powiedziałeś gdzieś między słowami jakby wcześniej, to rozumiem, że ludzie, którzy byli potencjalnie zainteresowani dołączeniem do związku, w międzyczasie, w momencie, w którym tak naprawdę szansa na to, że ten związek powstanie, umarła, bo rozumiem, że do tego doszło, trochę stwierdzili, że następną najlepszą rzeczą, którą mogą zrobić, to jest zmienić miejsce roboty, tak? Większość osób, jeden powiedzmy kolega, nazwijmy go, od razu zaczął szukać nowej roboty, bo powiedział, że albo pracując ze mną w dziale będzie podejrzany, albo i tak będzie mu ciężko przetrwać to jakoś, czy to psychicznie, czy po prostu żyć dalej w tej pracy, gdzie potraktowano w taki sposób. Też ludzie mieli poczucie bezprawności tego, co się stało, strachu, szoku, różne emocje tam były, tak jak potem się z nimi spotkałem już po wyroku, czuli, że po prostu wiedzieli, że nie mogą tam zostać i takie mieli poczucie, więc duża część osób odeszła samodzielnie, części osób nie przedłużono umowy, mówiąc, że cięcia, trzeba coś tam zmienić,
wyciąć tłuszcz czy coś tam. A część osób też najpierw zaczęto przenosić na inne miejsca, a potem no, też same się zwolniły. Czyli to tak naprawdę jest pełen wachlarz takich typowych, represyjnych, antyzwiązkowych działań tak naprawdę, bo rozbijanie właśnie ludzi, którzy mogą być podstawą do założenia związku, przenoszenie ich między stanowiskami czy między ciałami, żeby to rozproszyć, to rozumiem, że jest cały pakiet takich działań, które często są wymieniane jako atakujące związki zawodowe. No, bardzo jakby prawo pracy przewiduje bardzo wiele możliwości represjonowania związków zawodowych, począwszy od fikcyjnej reorganizacji, jeszcze wcześniej na umowach na czas określony nie było konieczności uzasadniania przyczyny zwolnienia na piśmie, więc ja na przykład nie dostałem żadnego uzasadnienia. Teraz już się to zmieniło na szczęście od zeszłego roku. Co tam jest jeszcze takie fajne? Powierzenie wykonywania pracy innego rodzaju na innym stanowisku przez okres tam chyba nie przekraczający 3 miesięcy na podstawie jednego takiego artykułu bardzo fajnego pracy. I wiesz, no teoretycznie możesz pozwać pracodawcę, powiedzieć, to jest dyskryminujące, zostałem wytypowany na podstawie jakiegoś polowania na czarownicę, bo pracodawca miał, ale bardzo ciężko jest jakby po pierwsze zdecydować się na pozwanie pracodawcy, a po drugie no w ogóle sformułować właściwe żądania, roszczenia, bo nie masz tak na co dzień jakby. Ludzie w Polsce nie są szkoleni z tego, jakie mają prawa. Wiedzą z WOS-u, że mogą głosować i co 4-5 lat odwalają tę samą szopkę, żeby wybrać swoich przedstawicieli w samorządzie czy do Sejmu, Senatu, na prezydenta, ale no to. To tyle, czego się dowiadujemy tak naprawdę na WOS-ie. Ewentualnie jaka jest ścieżka procedowania ustawy i tyle. Nie uczysz się o tym, jakie masz prawa, jakie masz obowiązki jako pracownik, czym różni się śmieciówka od umowy o pracę, dlaczego na przykład podwójne zatrudnienie jednocześnie na podstawie umowy o pracę i śmieciówki z tym samym pracodawcą lub z innymi powiązanymi pracodawcami jest dla ciebie niekorzystne. Nie ma tego. Jakby nikt... Mało się w ogóle o tym mówi, a ludzie też nie są edukowani w tym zakresie na etapie ani liceum, ani technikum, ani nawet studiów. Więc no, trzeba to zmieniać i staram się jakoś to... No, brałem udział w takiej rozmowie na temat różnic między umową śmieciową a umową o pracę. Na Uniwersytecie Wrocławskim, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza też. No, ludzie widzą potrzebę dowiedzenia się o tym, jakie mają prawa, ale no, jakby nie da się tego zrobić. Nawet związki zawodowe nie mają takich zasobów, żeby edukować całe społeczeństwo. No dobra, no ale edukowanie całego społeczeństwa to jedno, a sytuacja, w której gdzie osoba, która myśli o założeniu związku zawodowego, może iść, żeby szukać w ogóle informacji, jakie kroki podjąć? Co osoba czy osoby, jeżeli już, wiesz, udało się zebrać grupę kilku osób, które chciałyby działać, co one mogą zrobić, żeby dowiedzieć się, jakie kroki stawiać? Bo myślę, że to jest często problemem, że tak naprawdę dużo osób czuje się w szerszym jakby systemie tutaj, tak? Trochę pogubiona, bo te rzeczy są zwyczajnie niejasne dla nich. No, to jasne, że jakby związki zawodowe przez bardzo długo zaprzepaściły jakąś taką szansę na edukowanie społeczeństwa. Niestety lata 90. i zerowe
były dla związków bardzo takie no, niekorzystne. Częściowo związki zrobiły się żółte, czyli przestały działać w interesie pracowników, zaczęły mocno współpracować z pracodawcami, ale właśnie dla takich celów i korzyści indywidualnych tych liderów związkowych. I no, jakby bardzo często słychać, to znaczy słychać, można usłyszeć o tym, że nie należę do związku zawodowego, bo mam jakieś złe doświadczenia, bo związki brały w łapę od pracodawców i sprzedawały zgody na zwolnienia grupowe. No, to miało miejsce na Dolnym Śląsku. No, ja wiem to na przykład z relacji mojej mamy, która była asystentką zarządu i nawet wiedziała, który konkretnie ile wziął w łapę w jakiejś tam cukrowni. No, tak było. Jakby nie ma co tego ukrywać. Związki też działały na niekorzyść pracowników. Mhm. No dobra, no ale to... czy jest... Wiesz, bo wiem, że jest, że któraś z amerykańskich organizacji związkowych robi, nawet proponuje szkolenia międzynarodowe dotyczące tego, jak budować związki, dotyczące tego, jak stawiać pierwsze kroki. Natomiast problemem dla mnie na przykład jest to, że nie wiem, gdzie szukać zasobów o tym, jak zacząć i jak stawiać pierwsze kroki w Polsce po polsku, jak nie znasz angielskiego i nie chcesz sięgać do właśnie międzynarodowej organizacji, która próbuje to robić. No to tak. Z doświadczenia to albo trzeba po prostu tak naprawdę napisać do centrali związkowych, albo bo jest kilka takich dużych centrali, jest kilka fajnych centrali i w zależności od tego, kto tak wizerunkowo najbardziej ci pasuje, bo nie zawsze po prostu wszyscy, każdy związek będzie ci pasował, czy będzie pasował do jakby ludzi, których chcesz przekonać, bo to też jest ważne. Ty musisz przekonać osoby tym, że nie wiem, albo masz autorytet i możesz, nie wiem, sam wybrać, do której centrali będzie cię należeć, bo przekonuje cię, przekonujesz ich tym, że już działasz w tej centrali, albo można wybrać bardziej tak koniunkturalnie, kto oferuje jakieś... Nie wiem, są komisje, czy są centrale, które oferują karty paliwowe. No, moim zdaniem nie do końca o to chodzi, ale no, też jakiś benefit, na który się zrzuca. Tak? Więc odwiedzić strony internetowe centrali, nie wiem, czy to inicjatywy pracowniczej, OPZZ-u, Konfederacja Pracy, to jest jedna rzecz. Solidarność też czasem jest jakby, też nie da się powiedzieć, że jakaś centrala jest jednoznacznie zła lub dobra. W każdej centrali są różne regiony, różne komisje. Jedne robią dobrą robotę, inne robią gównianą, więc to nie da się jednoznacznie powiedzieć, nie wybieraj tej centrali. No, wszystko zależy od tego, jakie jest otoczenie powiedzmy instytucjonalne, czy w jakim regionie jesteś i co dana centrala może ci zaoferować. Rozumiem. Ale jakichś takich... Rozumiem, że nie ma na tym etapie organizacji, które aktywnie jakby prowadzą szkolenia, spotkania otwarte, a nic takiego. To tak naprawdę dalej pozostaje po stronie ludzi, którzy w swoim zakładzie pracy czują się... niezadowoleni, że oni muszą tego szukać, nie? To znaczy, no... Bo to jest tak. Przez to, jak wysoki jest próg wejścia, czyli 10 osób, ciężko jest robić szkolenia dla powiedzmy konkretnych, że bardzo szerokie, bo to się po prostu mija z celem. Nie, możecie nie zebrać tych osób, możecie się powykruszać, mogą się pozwalniać i tak dalej. Więc to o tyle nie ma sensu. Najlepiej jest się odezwać, no, wykazać się jakąś tam inicjatywą, aktywnością i,
i zapytać, co jest potrzebne. Zwykle większość tych informacji znajduje się na stronach internetowych. Naprawdę, znaleźć rzeczy jest bardzo łatwo. Okej. Okej. Jeżeli chodzi, natomiast zawracając do twojego pozwu, chciałem zapytać, ponieważ twój pozew tak naprawdę nie jest o... Znaczy... Czekaj chwilę. Mamy pojechać. Spoko. Przepraszam. Dobrze. Musiałem coś wyjaśnić z partnerką. Dobrze, spokojnie. Jakby twój pozew to jest odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i to jest pozew o zapłatę, tak? I taki jest tytuł samego dokumentu. A na ile jest to pozew właśnie związany z... Znaczy, jak czytam ten nagłówek, to nie widzę za represję dla związkowca, tylko widzę rzecz dużo bardziej indywidualną. I zastanawiam się, na ile właśnie można walczyć o to, że hej, represjonujecie mnie za to, że chciałem związek zawodowy zrobić, a na i jaką, i dlaczego obrałeś taką drogę, jaką obrałeś w przypadku tego pozwu? No bo tylko w ten sposób można realizować jakieś swoje roszczenia, swoje żądania. Masz na to po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu, czy oświadczeniu o rozwiązaniu pracy bez wypowiedzenia, ma się 21 dni na złożenie właśnie odwołania. Odwołania, które jest pozwem i ty jesteś powodem w sprawie o tam różne rzeczy. Możesz domagać się przywrócenia do pracy, odszkodowania. No, rozumiem, ale te rzeczy, które cię spotkały, nie są kwalifikowane dodatkowo jako na przykład forma mobbingu? Czy to, nie, czy... jakby to nie był mobbing. Jakby okay, mobbing jest czymś zupełnie innym. Więc jakby przesłanką, czy Boże, po ludzku, powodem, dla którego moje żądanie było zasadne, właśnie była dyskryminacja ze względu na chęć założenia związku, na inicjatywę związkową. Ale nie jest to jakiś szczególny rodzaj żądania, czy nie jest to jakiś szczególny pozew, że ma się być przywróconym jakoś, czy że coś ma działać szybciej. To normalnie przechodzi się taką samą procedurę jak każdy inny pracownik. Zawsze indywidualnie, zawsze. No ja akurat występowałem sam, bo chciałem też zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jakie emocje się z tym wiążą, bo wiesz, no ja też reprezentuję ludzi i teraz wiem. Teraz wiem, jak to jest dostać odpowiedź na pozew, gdzie twój pracodawca pisze, no katastrofalny, popełniał błąd za błędem, naraził pracodawcę na różne jakieś tam wymyślone rzeczy. I ty musisz się z tym mierzyć, tak? Musisz zobaczyć, ej, on to napisał o mnie, a co jeśli tak rzeczywiście było? Co jeśli moi świadkowie nie będą na tyle wiarygodni, żeby przekonać sąd do mojej wersji? No ja miałem to szczęście, że no, ja też jestem prawnikiem i dostałem wsparcie z mojego związku zawodowego, więc ja napisałem 90 chyba tam 9% i poprosiłem, rzućcie tylko okiem, bo zobaczcie, jak to wygląda, czy tutaj mój pies, czy to chwyci. No i też oni powiedzieli, wszystko jest git, tutaj nie ma problemu. No idź do sądu i rób swoje. No i z tego, trzeba co było widziałem, potem słuchać ludzi. To żeby w ogóle to w ramach twojego pozwu, to musiałeś zebrać cały zastęp ludzi, którzy też poświadczyli ci zeznaniami. Czy to jest jakby... Czy było tutaj jakieś takie podejście, że zbiorę tyle, ile się da, czy czułeś, że jakby w tym momencie
tak naprawdę każdy jeden świadek, który złoży zeznania, to może przechylić szale. Czekaj chwilę, bo tutaj muszę odłączyć myszkę. Ja miałem ten problem, że ja opuszczałem pracę od razu. Jakby zwolniono mnie na koniec dnia i od razu powiedziano, wypieprzaj, masz odebrać urlop i w pozostałym zakresie jesteś zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Ja nie wiedziałem, co się dzieje wewnątrz. Próbowałem się tego dowiedzieć od mojej przełożonej i nie, no ona mi nie odpowiedziała. Powiedziała, że no, emocjonalnie bardzo mocno to na niej też siadło, no bo powiem szczerze, ja mojej przełożonej powiedziałem to dla, jakby informację o związku powiedziałem dlatego, że była osobą, której po pierwsze mogłem jakoś zaufać i której uwierzyłem, że ona tego nie ujawni mimo tego, że jest dyrektorką. I bardzo długo tego nie ujawniała. Ja wychodząc z zakładu musiałem mieć na względzie to, że w tym zakładzie zostają ludzie. Ludzie, którzy będą mieli problemy, jeśli ich zgłoszę. Ludzie, których można łatwo zwolnić, tak samo jak mnie. Ludzie, których zaufania zwyczajnie nie chciałbym narazić. I ja zgłosiłem, pamiętam w pozwie, najpierw względnie mało osób, bo część osób dotyczyła mojego tego roszczenia o ustalenie stosunku pracy, jak byłem na śmieciówce, więc to jest trochę bez znaczenia. A część osób miała wykazać szereg podejmowanych przeze mnie czynności zmierzających do założenia związku zawodowego. Co wiązało się z tym, że no, musiałem wskazać osoby albo, które już były na wylocie, albo moją przełożoną, albo osoby, z którym na przykład z centrali, z którymi się kontaktowałem w celu przeprowadzenia szkolenia, bo też się kontaktowałem, żeby to szkolenie i się odbyło i miało się odbyć w lutym. No. Niestety wcześniej zostałem zwolniony i nie doszło do skutku. Więc tak. Tak to było. Potem uzupełniałem te wnioski dowodowe, bo jedna osoba była już na początku na wypowiedzeniu, więc nawet się nie przejmowałem zgłaszaniem jej, no bo drugi raz jej nie zwolnią, bo ona sama się zwalniała, zmieniała pracę. Inne osoby były, powołałem na świadków dopiero jak były bezpieczne. Jak powiedziały, ej Michał, zwolniłem się, no ja się wtedy pierwsze tak naprawdę co pytam, ej stary, mogę cię powołać na świadka, a oni no spoko, nie ma problemu. I no, też chodzi o to, żeby dbać o to bezpieczeństwo ludzi, którzy ci zaufali, ale którym ty też ufałeś i których szanujesz i nie chcesz, żeby ponieśli jakieś negatywne konsekwencje. Więc to, co w pozwie, to jeszcze nie wszystko tak naprawdę. No, to brzmi bardzo jakby alienująco, jeżeli chodzi o to, co mówisz. To znaczy stawiać to w sytuacji, w której de facto tworzysz jakąś więź zaufania z ludźmi, ale potem nie możesz na nich liczyć, żeby ich nie narazić. To brzmi jak coś, co stawia cię w super niekomfortowej sytuacji. No, nie powiem, że zwolnienie było najprzyjemniejszą rzeczą, jaka mnie spotkała i że ten proces był po prostu taki super i do przodu heja, jebiemy frajerów. No nie, tak nie było. Jakby to proces i samodzielny proces bez wsparcia prawniczego jest bardzo emocjonalnie wykańczający. Ja też to wiedziałem, że tak jest, bo reprezentowałem ludzi, którzy byli zwalniani w ramach działalności związkowej i no, będąc prawnikiem w pewnym związku, no, doprowadziłem do przywrócenia ludzi do pracy, ale no, doświadczyć tego samemu i przeżyć cały proces, bo ja tam doprowadziłem do ugody, to jest coś zupełnie innego.
No okej, okay. Po dwóch latach jakby ogłosiłeś wygraną, ale teraz rozumiem, że czekacie druga runda? Powiedzmy runda bonusowa, ale nie druga runda. Tutaj mój pracodawca złożył apelację. Ona jeszcze nie została mi doręczona, to znaczy mogłaby zostać doręczona, ale ja sobie po prostu poczekałem, aż awizo. No jutro jest ostatni dzień na odbiór, więc jutro odbieram apelację. I tym razem no, będzie mnie reprezentowała znajoma z pracy. Już tak just for fun, bo tutaj druga instancja to nie jest już, to już nie są te emocje, to jest tak naprawdę recenzowanie uzasadnienia wyroku, a nie sprawa tak naprawdę merytorycznie nie jest drugi raz ponownie rozpoznawana. No dobrze, ale czy to znaczy, że... Ale dalej mogą jakby wszystkie ustalenia pierwszej instancji odwrócić, tak? Czy nie grozi ci to? To znaczy, no wiesz, w teorii sąd może wszystko. Może powiedzieć, że oddala wszystkie moje roszczenia i że mam wypieprzać, bo przegrałem sprawę, moi świadkowie są niewiarygodni, a człowiek, który mnie zwolnił, jest doktorem, więc można mu zaufać tylko dlatego, że jest doktorem. No, czasem tak to działa w postępowaniach karnych, że jak ktoś jest psem, to mu wierzą, a jak ktoś jest zwykłym człowiekiem, to nie do końca. Tutaj tak nie ma. Tutaj każdy dowód jest, czy wszystkie dowody, cały materiał dowodowy jest oceniany wspólnie i no, ciężko byłoby na podstawie tego materiału dowodowego, gdzie moja przełożona, którą przesłuchiwałem, wprost powiedziała, jak wyglądał przebieg spotkania z dyrektorem i jakie czynności, jakby krok po kroku powiedziała, co była dwa razy słuchana, bo tam pełnomocnik drugiej strony żądał drugiego przesłuchania. Jakby zawsze powtarzała, ja chciałam zachować Michała w pracy, ale nie mogłam ze względu na to, że decyzja została podjęta i cytuję, ty już go straciłaś, bo powiedziała do tego dyrektora, który potem zresztą został prezesem całego centrum, Łukasiewicz, już nie jest na szczęście, ale no, awansował potem szybko. No dobra, to w takim razie trochę kończąc w tym momencie, chciałem się tylko zapytać, czy uważasz jakby po tym wszystkim, czy uważasz to, że jakby przekazałeś przełożonej informację o tym, że w ogóle zmierzasz do założenia związku, czy to był w twojej perspektywie błąd? Czy to jest coś, z czego inni powinni wyciągnąć lekcję i jednak uważać, że nawet przy dobrych relacjach z przełożonymi lepiej się wstrzymać w tym obszarze? Może nie do końca błąd. Może jakaś nieroztropność, że nie powiedziałem jej pod żadnym pozorem nie przekazuj tego wyżej, bo wiesz, to była osoba, która no, powiedzmy jak wracała ze spotkań z dyrektorem na temat jakichś swoich projektów tam u nas w biurze, no to płakała i wiesz, no ja też starałem się sprawić, żeby ona nie była negatywnie do nas nastawiona i do tej inicjatywy związkowej. Ona miała być co najmniej neutralna, bo związki są w stanie naprawiać to, w jaki sposób organizacja funkcjonuje. Mogą prowadzić dialog, mogą jakby uzdrawiać to, jak te organizacje. I tak naprawdę no, pośrednio to mógł być cel związku, gdyby powstał. Jakby tam było na tyle dużo takich patologii, że no my mieliśmy świadomość, że założenie i funkcjonowanie będzie ciężkie, bo panuje taka folwarczna mentalność dotycząca
tego, co jest łupem, co jest synekurą polityczną i w co nikt ma się nie wtrącać. No niestety tak to funkcjonuje w Polsce. Funkcjonowało za pierwszego Tuska, funkcjonowało za PiSu, funkcjonuje za drugiego, za trzeciego Tuska, tak. Rozumiem. A ta sprawa też nie jest jedyną sprawą, którą prowadzę, bo utrudnianie działalności związkowej to jest przestępstwo z ustawy o związkach zawodowych, więc złożyliśmy już tu ze związkiem zawodowym, z centralą, wniosek o, to znaczy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Już raz policjant chciał to umorzyć, ale odwołaliśmy się tak skutecznie, że sprawa nawet nie została skierowana do sądu, tylko prokurator sam uchylił postanowienie o umorzeniu i sprawa wróciła na swoje tory. I prowadzę też, to już sam, postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, bo przetwarzanie danych dotyczących szczególnych kategorii, a taką daną osobową jest przynależność związkowa, którą ja rozumiem szerzej, bo jako podejmowanie czynności zmierzających również zmierzających do założenia związku, no bo jednak brak uwzględnienia ochrony wcześniejszego etapu przed formalizacją powodowałby, że ta ochrona byłaby przynajmniej dziurawa, jeśli nie no, w ogóle zbędna w niektórych przypadkach, jak w moim, tak? Czy związku, który chciałem założyć, tak? Więc no to są takie trzy sprawy. Jeszcze jedną gdzieś tam, przy czym no, przestępstwo to jest przeciwko temu dyrektorowi. On nie jest jeszcze oskarżony ani nic, więc tutaj na razie sprawa jest na etapie postępowania pewnie, jak to się nazywa, przygotowawczego. No, czekam, co się dzieje. Muszę wysłać do nich to uzasadnienie wyroku, bo o ile do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych mogłem to wszystko wysłać ePUAP-em, to do policji muszę to wysłać w wersji papierowej, to najlepiej z pieczątką sądu i tak dalej. No, wiesz, o co chodzi. Ja mam ten odpis uzasadnienia, czy transkrypcji uzasadnienia, bo to było uzasadnienie ustne, ale no, jakby czasem człowiekowi ciężko się zmotywować, szczególnie, no, że już większość wygrał, tylko musi trzeba zrobić te ostatnie kroki, kumam to w pełni. Zrobić ostatnie kroki, a we własnej sprawie nie ma się tej motywacji, jaką ma się przy innych osobach. I get it. No dobrze, słuchaj, to w takim razie jakby kończmy. I na koniec powiedz, gdzie cię można obserwować, gdzie można jakby poczytać o tym, co zrobiłeś, jaką drogę przeszedłeś i czy masz jeszcze ewentualnie coś do polecenia na koniec? No, powiem tak. Można mnie obserwować na Twitterze, bo tam piszę czasem regularnie, czasem mniej. Co można... Drugie pytanie? Jakie było? Jakby gdzie cię obserwować, gdzie można przeczytać o twojej sprawie więcej, dłużej, jakby, bo masz wątek na Twitterze. Czy to jest, czy poza tym gdzieś jeszcze się rozpisywałeś albo rozmawiałeś? Nie, mam przygotować notatkę na stronę, ale znowu, no, nie mam tej motywacji, żeby to zrobić, bo jakby opisywanie własnej sprawy jest bardzo takie problematyczne. Jakby nie mam motywacji już, kiedy wiem, że mam to poczucie wygranej, ale no, muszę się przemóc, żeby napisać tę notatkę na stronę centrali, że taka wygrana była. Z takich może kontrowersyjnych rzeczy, no to no nie lubię się z Piotrem Szumlewiczem. No, jak wiadomo. To jest antypolecajka, rozumiem. Ale to tyle. Mam jakby nie najlepsze zdanie na jego temat.
bo pracowniczo po prostu no, w mojej ocenie nie działa w interesie pracowników handlu, bo jego związek nie reprezentuje tych ludzi. A z takich zaskakujących rzeczy, które no, muszę przyznać, jakoś jestem w szoku, że można to może to powiedzieć osoba o lewicowych poglądach, no to na swój sposób szanuję Ordo Iuris za tą sprawę z pracownikiem IKEA, bo o ile taki główny wątek, wiadomo, on był jakimś tam dzbanem i tak dalej, ale te zasady prawne, na których opiera się ten wyrok, będą się rozszerzać nie tylko na kwestię tego, że masz jakąś wiarę, ale też na kwestię twojej orientacji, że nie będzie cię można zwolnić za twoją orientację, że nie będzie cię można zwolnić za działalność związkową i jakby ten wyrok, chociaż jest oparty na bardzo chujowej sprawie, to będzie procentował tak naprawdę dla bardzo wielu ludzi. I no, próbuję uzyskać od Ordo Iuris już pół roku, jeśli ich proszę o to, żeby mi przesłali uzasadnienie tego wyroku. I od pół roku nie mogę uzyskać tego uzasadnienia, a już jest po drugiej instancji, więc mnie to po prostu wnerwia, że... A nie masz tej obawy, no tutaj muszę się zapytać, nie masz tej obawy, że mimo wszystko... Jeżeli chodzi o Ordo Iuris i konkretnie tę sprawę, to jest troszeczkę sytuacja, w której prawo jest dla mnie, ale nie dla ciebie. To znaczy, w której jednak oni mogą bardzo mocno bronić tego, że na koniec dnia to jest tylko dla biednych, prześladowanych katolików. Nie, 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 nie. To prawo pracy ma ten uniwersalny sznyt. Są pewne czynniki, za które nie można dyskryminować. I to, że nie wolno dyskryminować za wiarę lub brak wiary, no to obejmuje wszystkich, nie tylko katolików. Jakby ten wyrok będzie kluczowy tak naprawdę nie tylko właśnie dla katolików, bo dla katolików to będzie jako, o patrzcie, katolicy tutaj wygrali, ale ten wyrok będzie miał zastosowanie do dyskryminacji każdej innej grupy chronionej, związkowców, osób dyskryminowanych ze względu na płeć, osób dyskryminowanych ze względu na orientację, więc jakby oni, mimo że mają powiedzmy złe indywidualne pobudki, jakby skutek tego orzeczenia będzie w mojej ocenie pozytywny dla ludzi, którzy będą szukali ochrony w prawie pracy. Nie do końca w to wierzę, ale mam nadzieję, że twoja ocena jest jakby słuszna. Nie bez kozery próbuję wyciągnąć ten wyrok, bo uzasadnienie tego wyroku, bo chcę zobaczyć, jak sąd to uzasadnił, bo wygrali te sprawy obie w obu instancjach, więc dla mnie jest to naprawdę coś, ale no, to jest zboczenie prawnicze, tak? Tutaj skrzywienie prawnicze, tak? Że ja widzę świat trochę inaczej, bo muszę widzieć go inaczej. Muszę widzieć go przez pryzmat prawa pracy, które kieruje się innymi zasadami niż inne gałęzie prawa. Rozumiem. I no, nie wiem, czy widziałeś ten mój wpis na temat fakty, mity. No, prawo pracy ma bardzo duże możliwości ochrony osób LGBT. Na przykład, Boże, co ja za przykład dałem tam ten ostatni z piątku, bo to, że, nie mo, że mogą zakładać związki zawodowe, no to haha, śmieszne i tak dalej, ale był drugi wpis. Jakby związki, Boże, prawo pracy chroni osoby LGBT, jest tak naprawdę no, w mojej ocenie kluczowe do dochodzenia swoich praw przez osoby LGBT i no, będę też reprezentował koleżankę, która jest osobą LGBT i będzie, mam nadzieję, pozywać swojego pracodawcę za to, że była dyskryminowana. Więc prawo pracy daje taką możliwość. I niestety muszę kończyć, bo tutaj jak już najbardziej, obowiązki zadają. Dobrze. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Z nami widzowie był Michał Gocałek i ja
Ja w tym momencie na sekundę tylko zniknę, żeby go pożegnać, żeby mi się wszystko tutaj ładnie spięło. Dziękuję za rozmowę. I zaraz do was wracam. Dwie nieskończoności u Karolinda Krowa, pojedyncze nieskończoności Dudz, Flavius, Ajember, Adam Lendas, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Osoby dające pizzę, Polski, Rana Fe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marok, W, Samrian, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik, Sanktuarium, WZK i Janek, 01 98 oraz Ala Marciniak. Dawczynie kawy z ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefisto, Zygmunt Brzęczak, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Kola Meldor Kieczyński, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Mrozik, Smutny Michał, Michał Skoczyński, Prometeł, Hypatia, Eryk Fos, Chris, Polanta, Jeden Kri, Adam Arcymak, Bartosz Lewicki, Bartomiej Behandort, Erbirk, Maria Banani, Liczkość Szefo, Radamor oraz Silius. Osoby dające kawę, Kropster, Jaros Lublina, George Soros, Kot Gruszka, Miejscowy, Proton Nowy, Archipan Krator Wszechkosmobytu, Zakrzyżowska, Mapkowicz, Umkersiu, Makar Jasiński, Wędzony Tofu, Patryk 128, Filip Stefaniak, Tomuś, Adam Jeszu, Dwa Domek, Hagdon, Usagi, Nat, Miku 39X, Kartograf, Ernest Palimski i wreszcie Dawcy Herbaty, Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakardar, Ecie Pecie, Antyblister, Jakub Zielem, Patimaster 3000, Bonboni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Homoweru, Marchew, Zwyczajna, Tomasz Olszewski, KDBM32, Monika Piechocińska, Fejner, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru, Łukasz Pluskota, Adrian Wróblek, Misiek, Daru, Mirek, Łukasz Klodin, Sonia Link, Lucy, Zylwonok, Senczy, Kołi, Koci, Pilotaż, Tyle Przegrać, Bochenek, Aniela M, Mapipaj, Aneku, XLS, IC47 oraz Relilos. I teraz w ramach super tajnego, super zakończenia powiem wam tak, jest bardzo fajna planszówka Sniper Elite. I nie mogę się doczekać, aż ją sobie kupię, ale na razie muszę oszczędzać, bo lecimy niedługo w świat. Do zobaczenia.